Cześć moi drodzy, witam Was w odcinku z cyklu Historie Wielkich Postaci. Dzisiaj przed nami Luciano Pavarotti, uważany za jednego z najwybitniejszych śpiewaków operowych XX wieku, na pewno jednego z najpopularniejszych. Prekursora tego, by wprowadzać do tzw. kultury masowej operę, znany z niesamowitego, wyjątkowego głosu, którego skala zachwycała, niektórych nawet porażała. Pracował na scenie przez ponad 45 lat i na pewno zasłużył na miano legendy. Ja dzisiaj oczywiście opowiem Wam też o jego życiu prywatnym, o tym, że wcale nie miał zostać śpiewakiem, stał się nim za sprawą ojca, ale też niejako przez przypadek. Opowiem Wam o jego związku z żoną, którą uważał za swoją muzę przez wiele, wiele lat. Dlaczego ostatecznie zdecydował się na rozstanie, mimo że żona wybaczała mu częste zdrady? Dlaczego postanowił zmienić swoje życie i związać się z młodszą kobietą? A także dlaczego nagle i niespodziewanie zakończył swoje życie? To Wam dzisiaj zdradzę, więc mam nadzieję, że odcinek będzie ciekawy i zapraszam do oglądania. Luciano Pavarotti urodził się 12 października 1935 roku w Modenie. Talent odziedziczył po ojcu, który śpiewał co prawda w operze, ale głównie był piekarzem. A młody Luciano stwierdził, że chciałby być może zająć się muzyką, ale na pewno nie był to jego pierwszy wybór, natomiast był bardzo zainteresowany i podzielał zainteresowanie ojca za sprawą nagrań wielkich, sławnych tenorów, które jego ojciec miał, a które Luciano pasjami słuchał. Zresztą jego rodzice z całego serca kochali muzykę, więc ta po prostu była w domu i Luciano nią przesiąkł. Matka pracowała w fabryce papierosów, a rodzina była bardzo biedna. Jako nastolatek natomiast z tatą w ramach wspólnego spędzania czasu dołączył do chóru kościelnego, w którym razem śpiewali. Już tam wyraźnie odstawał od innych swoim śpiewem, a także słuchem. Ale choć lubił śpiewać, marzyłby zostać piłkarzem, to na graniu w piłkę spędzał bardzo dużo czasu. Grał na pozycji bramkarza, ale mógł zostać także rolnikiem. Bo z powodu II wojny światowej w 1943 roku rodzina Pavarotti zmuszona była do opuszczenia miasta i przeniesienia się do podmiejskich farm. Tam zaangażowali się w rolnictwo i Luciano przekonywał, że taki sposób na życie bardzo mu się podobał. Ten spokój, sielanka było czymś, co coraz bardziej wpływało na jego życie pozytywnie i z czym być może nawet swoje życie związać chciał na dłużej. Tym bardziej, że ojciec nie wierzył, że ze śpiewania można wyżyć. Matka co prawda wspierała decyzję syna, ale najlepiej, żeby ta decyzja była taka, że zostanie nauczycielem. No i Luciano mamusi posłuchał. Po ukończeniu szkoły średniej otrzymał wykształcenie nauczycielskie i nasz dzisiejszy bohater został nauczycielem muzyki w szkole podstawowej. Pracował tak przez 2 lata, ale zdecydował się poświęcić życie muzyce. Jednak, mimo że nie skończył żadnych muzycznych szkół do tej pory. Zresztą po latach złośliwi będą mu wypominać, że nie umie czytać nut. I nie będzie się liczyło, że był tak wielkim, samorodnym talentem, który naukę muzyki zaczął dopiero w wieku 19 lat. A wtedy to zaczął pobierać lekcje od śpiewaków operowych. Niektórzy nawet, słysząc jak wielki ma talent, decydowali się uczyć go zupełnie za darmo. Ale wiecie, no dużo trzeba było na tę naukę poświęcać czasu i niedużo zostawało go na zarabianie. Ojciec postanowił wspierać syna. Zawarli taką umowę, że jeżeli do 30 roku życia Luciano nie odniesie sukcesu, to wtedy będzie musiał rzucić wszystko i zarabiać na całą rodzinę. Ale do tej pory ojciec wspierał go. Luciano karierę rozpoczął w 1961 roku, kiedy wygrał międzynarodowy konkurs wykonawców. Miał 26 lat i pracował już jako agent ubezpieczeniowy. Bo ojciec pewnie już nieco drżał, więc Luciano zaczął w tym czasie dorabiać troszkę, bo przez 6 lat nauki, no kilka było recitali, ale jakiegoś wielkiego szału nie robił. Na dodatek na jego strunach głosowych powstało zgrubienie, które zmusiło go nawet do porzucenia śpiewania przez pewien czas. Ale później nie tylko zmiana sama zniknęła, ale jakby ten głos jeszcze się wzbogacił. Wszystko, czego się nauczyłem, przyszło wraz z moim naturalnym głosem. Aby wydobyć dźwięk, o który tak bardzo się starałem, pisał w swojej autobiografii. Już wtedy był pulchniutki, bo o tym, że lubi jeść, to Wam jeszcze opowiem. Ale nie miał jeszcze tego swojego wizerunku, brody, wąsów i mimo, że wygrał konkurs, miejscowa opera nadal nie chciała go zatrudnić. Wszystko zmieniło się w londyńskiej Covent Garden. gdy wystąpił na scenie w zastępstwie chorego tenora i zyskał uznanie widzów i pozytywne recenzje. I wtedy też poznał dziewczynę o imieniu i nazwisku Adua Veroni, która zrobiła na nim niesamowite wrażenie i też była początkującą śpiewaczką. Pierwsze ich spotkanie zapamiętał, bo miała podobno sukienkę, biało-czerwoną kratkę i śmiał się, że wyglądała jak obrus z tratorii. Poznali się na prywatce, ale takiej, wiecie, branżowej, bo każdy tam musiał coś tam zaśpiewać, jakąś arię miał do przedstawienia, no i dziewczyna ponoć zrobiła na nim takie wrażenie, że stwierdził, że będzie to na pewno jego małżonka. Zaczęli się spotykać, a ponieważ bali się, że surowy ojciec dziewczyny im tego zabroni, szybko się zaręczyli. To była miłość od pierwszego wejrzenia, mówił Luciano. Kiedy zobaczyłem ją, wiedziałem, że będzie kobietą mojego życia. A ona również odwzajemniała takie ciepłe uczucia w stosunku do Luciano. Mówiła o nim, że to człowiek molto formato i nie chodziło o tylko o klasę, dojrzałość i szacunek do kobiet, jak przekonywała. Ale narzeczonymi byli przez 8 lat, niekoniecznie spieszyło im się do ślubu, tym bardziej, że było to prawdziwie włoskie małżeństwo już wtedy, ponieważ kłócili się i godzili, rozstawali i schodzili. A tak naprawdę postanowili zalegalizować związek, kiedy było ich stać na utrzymanie. Było to w 1961 roku, który, jak słyszycie, był dość przełomowy dla Luciano. Razem wychowali 3 córki: Lorencę, Christinę i Julianę. Natomiast debiut Luciano przypadł na ten właśnie rok, gdzie zagrał Rudolfa w Cyganerii. Tę rolę nazywał później swoim talizmanem, powracając do niej w trudnych momentach. W 1963 roku odniósł sukces w londyńskiej Covent Garden. Potem zadebiutował w mediolańskiej La Scali, by później wystąpić w Metropolitan Opera. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 1966 roku po występie w komicznej operze Córka Pułku. I było to o tyle niesamowite, że była to bardzo trudna opera, ponieważ aż 9 razy musiał zaatakować tak zwane wysokie C. Mało kto to potrafi, a już z taką lekkością jak Pavarotti nie potrafił chyba nikt. Pisano w artykułach, że rzucił tym świat na kolana. Te serie wysokiego C przeszły do historii, a ludzie rozpisywali się, że jego głos to dar od Boga. Coś, czego jeszcze nie było i długo po nim nie będzie. Ale to, co później Pavarotti zrobił z tą swoją karierą, to jeszcze coś więcej niż tylko wielki talent, ale także umiejętność wykorzystywania takich biznesowych, show biznesowych, PR-owych ruchów. I wiele osób mówi, że nie byłoby Pavarottiego bez 2 osób. Pierwszą była sopranistka John Sutherland, którą bardzo ceniła również żona mistrza. To ona nauczyła go sztuki oddechu, a drugim był Herbert Breslin, który zrobił z niego wielką gwiazdę. Poznali się już w Ameryce w 1967 roku. A Pavarotti był człowiekiem takim naprawdę bardzo podobno miłym, przynajmniej na początku, bo potem ponoć troszeczkę woda sodowa uderzyła mu jednak do głowy, ale był takim swoim chłopem, tak o nim mówiono. I to ponoć zauroczyło właśnie tego mężczyznę, który postanowił pomóc mu osiągnąć karierę na miarę, o której dzisiaj Wam opowiadam, czyli światową i taką bardziej popkulturową niż tylko operową. Jesteś takim miłym facetem, Luciano. W Ameryce potrzebujesz prawdziwego drania, który nie ma skrupułów. Ja będę twoim draniem. Będę zarządzał twoją karierą, miał mu powiedzieć. Więc oprócz tego, że miał wielki talent, otrzymał też kogoś, kto miał wielkie łokcie do rozpychania się i nie zawahał się ich użyć. Na początku lat 70. współpracował z La Scalą w Mediolanie i koncertował także w wielu krajach, zapewniając genialne występy. Ale właśnie ze sprawą swojego menadżera zaczął wychodzić poza opery. Zaczął również reklamować różne produkty i przede wszystkim też siebie, swoją markę osobistą. Jego menadżer bowiem wiedział, że liczy się wizerunek i ta właśnie osobista marka, którą kreowali wspólnie bardzo pieczołowicie. Reklama to nic złego, nie można zaistnieć bez radia, bez wywiadów, tłumaczył. Skoro biorą kogoś do reklamy i jest to ktoś z opery, to świetnie. A kiedy Pavarotti nie wiedział, co zrobić z rękami, jego menadżer mu powiedział: weź do nich chustę, która stała się później jego znakiem rozpoznawczym. To właśnie zresztą jego menadżer doprowadził do pierwszej transmisji telewizyjnej z Metropolitan Opera. Dzięki niemu Pavarotti wystąpił w reklamie American Express. Zagrał w komedii, choć była beznadziejna. I co ważne, wiele osób podkreślało, że akurat do tego jednego Pavarotti talentu nie miał. Nie potrafił grać ani w komediach, ani też nawet w operach. Natomiast już tak na dobre do popkultury wszedł po ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata FIFA w 1990 roku we Włoszech. Bo wtedy właśnie to, co było dla tej publiczności, która jednak lubiła operę, już bardzo znane i popularne, udało się pokazać masowemu odbiorcy na całym świecie. Później Pavarotti poszedł jeszcze o krok dalej. Zaczął występować z popularnymi na całym świecie gwiazdami pop. Wiele osób wtedy mówiło, że porzucił operę, ale tak naprawdę on wprowadził ją pod strzechy. Czym wiele osób jednak uważało, że konsekwentnie potwierdzał swój status gwiazdy. Poza tym stał się pierwszym artystą, który wystąpił przed publicznością w plenerze. Stało się to w 1993 roku, kiedy wystąpił przed 500 000 Amerykanów w Central Parku. A karierę światową zrobił, mimo że nie miał talentu do języków. Lubił śpiewać głównie po włosku zresztą. W latach 90. stworzył także projekt, który dał mu wielką popularność. Wraz z dwoma kolegami, Placido Domingo i Jose Carrerasem, stworzył słynne koncerty 3 tenorów, które odbywały się w obiektach sportowych, wielkich parkach miejskich, w tym w Hyde Parku w Londynie czy pod wieżą Eiffla w Paryżu. Występ w Rzymie w 1990 roku przeszedł do historii. Oglądało go 6000 ludzi na żywo i 800 000 000 widzów przed telewizorami. Pavarotti Polskę odwiedził w latach 60., kiedy jeszcze nie był aż taką sławą, i w latach 90. Bardzo dużo też udzielał się charytatywnie. Był wesoły, uwielbiał towarzystwo, mówiła jego żona. I podkreślała, że muzyka była dla niego szalenie ważna, ale chyba jeszcze bardziej ważne było dla niego jedzenie. Sting, z którym Pavarotti był zaprzyjaźniony, opowiadał, że kiedy przyjaciel go odwiedził, to cały czas zapewniał, że jest na diecie, co nie przeszkadzało mu zjeść 2 kurczaków. I trzeba było otworzyć drugie skrzydło drzwi, żeby się zmieścił. Wiele miał słabostek, ale jedną z nich był makaron. Uważał go też w sumie za swój talizman. I przypisywał mu magiczne moce. Miał świetnie wpływać na jego głos, więc po każdej próbie czekał na niego talerz z makaronem. Zresztą w każde tournée woził swojego kucharza, swoją kuchnię i musiał mieć swoje jedzenie. Dużo pomidorów, sera i oliwy. I nie był typem niedostępnego dla ludzi gwiazdora, nawet kiedy troszeczkę właśnie tak jak mówię, niektórzy mówili, że potrafił być zarozumiały i nie znosił już później sprzeciwu, to dla swoich fanów był bardzo cierpliwy i otwarty. Gdy jedna z uczestniczek konferencji spytała go, czy przytulaśne krągłości nie przeszkadzają mu w śpiewaniu, ponoć się zaśmiał i nie obraził się wcale. Zdarzało mu się być nieco melancholijnym typem i ponoć nie za bardzo dobrze przychodziło mu uczenie się nowych ról. Jego żona świetnie go rozumiała, znała się na muzyce, na śpiewie, była jego muzą, wspierała go. Jednocześnie dawała mu wielką przestrzeń do tego, żeby mógł się realizować. Zdawała sobie sprawę, że jest żoną legendy i potrafiła usunąć się w cień. Przyjęła 2 zasady. Mówiła mężowi prawdę. Wiedziała, że zdobędzie się na to tylko ona, bo bardzo było dużo pochlebców i przemilaczy w ich gronie. Gdyby powiedział, że chce mleko z kurczaka, poleciliby go wydoić, mówiła. A drugą zasadą było to, by zawsze miał cudowny i ciepły dom, w którym robiła wszystko, by nie zakłócano już tego domowego miru, by tam miał swoją oazę, by tam mógł czerpać z radości życia. Świetnie się razem bawiliśmy. Luciano to facet, przy którym nie można było się nudzić. Jednak często także się kłóciliśmy, średnio 3 razy w tygodniu. W pewnym momencie rozstaliśmy się na blisko rok, ale okazało się, że nie możemy bez siebie żyć, mówiła w wywiadzie dla Independent. Przymykała oko albo nie wiedziała, nie wiadomo do końca jak to było, na miłostki artysty, które jednak miewał. Mówiono, że był kobieciarzem. Wiele kochanek miał również wśród śpiewaczek. Ale ona mówiła, że on zakocha się prędzej w talerzu spaghetti niż w innej kobiecie. Ale niestety pomyliła się. W 2000 roku para się rozstała. Byli razem przez 41 lat. A ona towarzyszyła mu przecież w czasach, kiedy nie był popularny, był biedny i występował w małych salach. Było lato 1993 roku, kiedy Luciano poznał 23-letnią studentkę nauk przyrodniczych Nicolettę. Pracowała ona w jednej z agencji eventowych, która zajmowała się jednym z jego pokazów. Ponoć to Luciano zwrócił na nią swoją uwagę. Od początku miał ją adorować, co Nicoletta podkreślała. Zaproponował jej także pracę, nad której przyjęciem ona miała się wahać, ponieważ po pierwsze była młodsza od jego córek, po drugie widziała jego zainteresowanie, a po trzecie ponoć świat opery w ogóle jej nie interesował. Ale chyba potem jednak zaczął ją interesować i świat opery, i sam Luciano, ponieważ wielki skandal wybuchł, kiedy okazało się, że zostali przyłapani na wspólnych wakacjach na Barbadosie. Był luty 1996 roku, a we włoskich mediach wybuchł skandal, ponieważ tenor, który miał przecież status ikony, był uważany wręcz za półboga, człowieka nieskazitelnego, męża, ojca i katolika. I o ile jego żona do tej pory być może zdawała sobie sprawę z tego, że święty nie jest, przynajmniej nie zawsze, o tyle w obliczu takiego skandalu i tego, że wszyscy dowiedzieli się, że mąż ją zdradza, postanowiła powiedzieć włoskie basta i zażądała rozwodu. Córki Luciano stanęły po stronie matki i zerwały kontakt z ojcem, więc jak słyszycie, musiało być grubo. Para nie rozstała się w takich idealnych okolicznościach, jak można by przypuszczać. Z drugiej strony trudno dziwić się żonie, w końcu przez 41 lat trwała przy nim, a tutaj nagle młoda studentka odbiera jej wszystko. Rozpad tego małżeństwa był dla Włochów prawdziwym ciosem. Wielu z nich nie potrafiło zrozumieć, dlaczego Pavarotti podjął taką decyzję. Wielu nie było w stanie się z tym pogodzić. Po tym wszystkim Luciano i Nicoletta wyjechali do USA, ale historia tej miłości nie będzie usłana różami i można też powiedzieć, że nawet nie z ich winy. Po prostu los ich nie rozpieszczał. W pewnym momencie bowiem dziewczyna, bardzo młoda przecież, straciła czucie od pasa w dół. Diagnoza była druzgocąca, stwardnienie rozsiane, w przyszłości wózek inwalidzki. Przejęła się bardzo i stwierdziła, że Luciano nie będzie z nią chciał być. Postanowiła uwolnić go od razu i powiedzieć, że wcale nie muszą razem spędzać najbliższych lat. Luciano był ponoć niesamowity i powiedział: do teraz Cię kochałem, a od dziś Cię uwielbiam, będziemy razem i pokonamy chorobę. Ale niestety przyszły do nich kolejne ciosy. Zdecydowali się na dziecko. Okazało się, że kobieta spodziewa się bliźniąt. Dziewczynki i chłopca. Warto podkreślić, że Luciano, który był ojcem 3 córek wcześniej, bardzo marzył o męskim potomku. Niestety jednak stan zdrowia kobiety bardzo wpłynął na ciążę i okazało się, że jest ona mocno powikłana. Amerykański lekarz sugerował nawet aborcję, ale para nie zdecydowała się na to, mimo że takich przypadków do tej pory było tylko 5. 13 stycznia 2003 roku, w 7 miesiącu ciąży, rozpoczął się poród przez cesarskie cięcie. Dziewczynka przyszła na świat zdrowa, ale niestety chłopiec został pozbawiony tlenu w łonie matki. Próba uratowania jego życia nie powiodła się. Luciano mówił: w obliczu śmierci syna nawet wiara nie może osłabić bólu i rozpaczy. Para jednak niedługo później zdecydowała się sformalizować swoje małżeństwo. Luciano chciał to zrobić nawet w wierze katolickiej, ale nie zgodził się na to Watykan. Dlatego cywilna ceremonia odbyła się 13 grudnia 2003 roku. Gości na weselu bawiło się 600, w tym 11-miesięczna córka pary. Ale zaledwie 3 miesiące później Luciano zaśpiewał po raz ostatni. Niedługo później sielanka tej rodziny zakończyła się, kiedy okazało się, że Pavarotti choruje na raka trzustki. Tego, który jest właściwie wyrokiem śmierci, a do dzisiaj nie wiadomo, jak go leczyć. Już po śmierci muzyka ujawniono, że jego leczenie kosztowało 18 milionów euro. Muzyk nie poddał się do końca, ale już wiadomo nie od dziś, że rak trzustki to choroba, z którą bardzo ciężko walczyć i właściwie nie udało się to nawet najbogatszym ludziom na świecie, by ją przezwyciężyć. Zmarł na raka trzustki w 2007 roku. To jego pierwsza żona była tą osobą, która gotowała mu ulubioną potrawę – spaghetti neapolitańskie. Zmarł 6 września w Modenie, swoim rodzinnym mieście. Natomiast zaledwie tydzień po śmierci wielkiego muzyka w mediach rozgorzał wielki konflikt o jego majątek. Na mocy testamentu spisanego w czerwcu 2007 roku majątek artysty szacowany na 200 milionów euro miał trafić do jego 4 córek porówno. Ale potem pojawił się drugi dokument ujawniający, że cały amerykański dobytek ma trafić do drugiej żony artysty. Jednak pojawiły się przypuszczenia, że podpis na dokumencie mógł zostać wymuszony, więc prokuratura podjęła śledztwo w tej sprawie. Jak się domyślacie, plotkarskie media pękały w szwach od wiadomości na temat tego, co dzieje się w rodzinie. Muzyka o walkach dwóch wdów i ich dzieci. Nicoletta dręczyła Luciano. Nie dopuszczała do śpiewaka dawnych przyjaciół, kazała mu podpisywać jakieś dokumenty, straszyła, że jeśli tego nie zrobi, to nie zobaczy więcej ich 4-letniej córki, opowiadała ponoć Lidia, żona pianisty, wieloletniego akompaniatora i przyjaciela zmarłego artysty. Prawnikom pierwszej żony i córek udało się doprowadzić do ugody. Majątek według mecenasa został podzielony równo i zgodnie z prawem, czyli można powiedzieć, że w życie wszedł jednak pierwszy testament Luciano. Warto podkreślić, że był rekordzistą księgi Guinnessa. Znalazł się w niej dwukrotnie. Jako artysta, który najwięcej razy wracał na scenę wskutek owacji publiczności, a także dzięki albumowi, który był najlepiej sprzedającą się płytą z muzyką klasyczną wszechczasów. I faktycznie Luciano Pavarotti na zawsze, a przynajmniej do czasów, gdy ktoś go zdetronizuje, pozostanie najsłynniejszym muzykiem operowym na świecie. Czy wiedzieliście, jak ciekawe miał życie, a pod koniec tego życia jak bardzo burzliwe, jak zaskoczył Włochów i właściwie wiedzieliście, czemu tak nagle zakończyło się jego życie? Dajcie mi znać w komentarzach. Czy popieracie to, że Luciano tak popularyzował operę, czy waszym zdaniem była to pewnego rodzaju profanacja? Jestem ciekawa waszej opinii. Pamiętajcie, że czekam na wasze propozycje w komentarzach, o jakiej zagranicznej gwieździe, nie tylko muzycznej, chcielibyście usłyszeć na moim kanale. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, a szczególnie tym, którzy zostali aż do teraz, czyli tym, którzy najbardziej lubią mnie słuchać i mogą to robić przez długie minuty, jak widać. Jeżeli macie ochotę na więcej, zapraszam do karty. Tam inne odcinki o zagranicznych gwiazdach dla was zebrałam, być może ich nie widzieliście, a jeśli nie macie już dzisiaj czasu, to zapraszam. Kolejne odcinki pojawiają się 3 razy w tygodniu, więc widzimy się już niebawem. Dzięki kochani, do zobaczenia.